filozofię, co pisać. Dobrze. Mądrego, chociaż raz. To może za godzinę. Chociaż raz. Cudom, tak się udało. Oj, cudom. Czy wyłączę? I bardzo wolno było tak ruszać, bo inaczej są zrywy, nie? Nie o tym mówię, o kamerze. Aha, przyjdzie jeszcze ciego papierosa do ciągu. No, chodź do ogniska, może nie, nie tu. No, jeszcze zresztą. A kawa gdzie jest? Tam, tu. O, widzisz, już mi tabletka kawa już przechodzi. Zielskie to jest, to czekolad. Ja te liście zagrabiłam. Która ze mnie? Tu. A Marek nie chciał, Anka ma? Marek ma, miał kawę. Mówi ci to coś? Wróciłem. Nasz kubek. Mówi ci to coś? Byłeś chyba trzy kolory były, nie? Czy więcej? Tak, tak, były. Ty, aż mi serce zabiło. Takie kubki nie widzę w Polsce. Już nie będziesz jadła, to my trochę pogadniemy, nie? Wiem, może jeszcze potem z konceptem, co ty chcesz już to wynosić. Nie wiem. Wiesz, zwłoki tak, zwłoki tak. Wiesz co, ja sobie zrobię tak. To ty kupiłeś kefirek? Tak. Chcesz to sobie wypić? Nie, ja tu cię pokładam. A ten jeden jest pusty do wyrzucenia. Ja wiem. Nie, jeden jest pełny. No, ale ten pusty wyrzuc. Ja wyrzucę. Słuchaj, Cecylka się wtopiła w otoczenie. Wszyscy pracują, to ona też. A ja jak zwykle zbuntowana idę na kawę i na papierosa. Zobaczcie, ona pracuje. Można tutaj iść tu, tylko tam. Kociołek. Tak jak Alek ma do gotowania, nie? Na zapiekankę na przykład, nie? No. No czy ja? Ale to jest cienko, nie mogę tak wybaczyć. Ten barkoczem jest pod tym drzewem, no to jest cudownie. Auto. Nie, bo tam głosie jest. Zawsze coś psuje. Ale auto jest nieodłącznym elementem naszego życia. Tak. No. Coraz większe sentencje tu lecą. Mądre. Tylko na kasę tak. I piwko. O. I bąk teraz. Ale jest wycienie? Ale on jest. Tam jest. Gdzie będzie świecie? Ważki posiadały, ale bąk.
góra, dół, to tym pokrętłem. Tym dużym, nie? Tą rączką pokrętłem. No, a ja chcę teraz w boki, wiesz? Prawo, w lewo, to tym z boku pokrętłem. Tym? O, tym. Opuścisz. O, i możesz sobie jeździć lewo, prawo. O, lewo, prawo mi chodzi. No, a potem sobie możesz włączyć i przenieść kamerę gdziekolwiek. No, właśnie o to chodzi. Czasami tu jest taki, że gdyby nie te kamerki, to by te obrusy pływały w powietrzu. Co się z nim robi? On sam zerwał się. Kogo tak się czuje? Jak Marek? Kim przestajesz, tak mi się stajesz. Czy jeszcze zarywamy jedną nockę? Nie, to po jednej. Ktoś to... Myśmy właśnie zażali jeszcze teraz, ale... Koniec. Wiecie jak to jest? Pamiętajcie, że zawsze... Czy jest to kawa? Moja? Nie, ta bordowa jest moja, jakbyście widzieli w rękach Ani, tak nie to. Albo to jest coś innego. Myśmy się umawiali, bo z tego co mi wiadomo, jest to poznane z Krzysia, to tak samo, to jest prawda za to już. Marek przyznał się, że też. Ale popatrz, nie odwiedzi. Ja ona w ogóle jedzone z nami. Ale słuchaj, my robimy zawody, o czym ty nie wiesz. Na koniec obozu, kto ma więcej zapalniczek, ten maniacy. Nie mam tego zapalniczki. Każdy przychodził. Ja nie umiem się wytrzymać. To fajnie. To sobie w kieszeni. I potem było Marek wyciągaj. To. Wszystkie zapałki to masz w kieszeni. Te są moje, bo jeden jak zapalał, to wkładał odwrotnie. I mówi, te są moje. Te są moje. A te są jedne twoje. I wreszcie się odczep. Ale piękne te jabłka. To są papierówki. Tylko papierówka jest wczesnym jabłkiem, ona już jest kurczę, koniec czerwca, lipiec. Nie. W roku pierwszy raz, bo 2 lata temu już dobrze. Zapala sobie na wozie. Nie odkłada na sobie. A obcinać to usta. A nie mieli w oczy patrzeć, tylko co on sobie z tobą. Wiesz, bo już jestem przez Krzyśka, na tym punkcie mam, wiesz, i ona rozmawia to, a ja cały czas czekam. Gdzie mogę dać te rękawiczki? Super. A w ogóle obsada, ja to do dzisiaj każdy szczegół pamiętam. Wójcik brała... Magdalena Wójcik, Piotr Olczewski, Krzysztof Holberger, ten Stolwicz, Marek Konrad, Piotr Olczewski mówiłam, ten... no ten Stolwicz mówiłam, też nie żyje. Potem myśmy go... W Tykocinie spotkali Gęstowicza i mam jego autograf w książce. Pora na Marcie. Co? W
alumnacie tam, w tym żydowskim knajpie. Myśmy w tym, myśmy... Tam byliście, okay. Synagogą tam. Tak. Kożerne tam jedzie, pyszne. Głupi groszek z marchewką. W życiu tak dobrego nie jadę. Ale nikt nie widział, co to jest, co jest po żydowsku. Myśmy tego Alka nam mówili, no wejrzysz, wiesz tu ten domek, to ty to musisz wiedzieć, co to i on co zamówił. Czyli my wszyscy pałaszowali, nie mógł wieść, bo to było jakieś mięso na słodko zrobione. Z rodzynkami, z śliwkami, z miodem, mięso. On mógł tego zjeść. Ale patrz, i teraz wiesz, co to jest cyrus żydowski. Powiedzieliśmy coś za coś. Słuchaj, to jest, patrz, to jest kwartalnik, Scena Polska. Z tym logo. Przedtem było inne, teraz jest, bo przedtem były tylko maski, a teraz są niby tulipany, biało-czerwone i maski, nie? Świetne logo. To czytasz wszystko, naprawdę. To jest naprawdę niesamowicie Agnieszka Szturka. Tam myśmy ją poznali, też poetka. Naprawdę ciekawe rzeczy. O, w każdym kwartalniku z Koczynasa. No i tak. Przyjemnością się to czuło. I była zawsze lato ze sceną, ale w środku była wkładka właśnie w dziesięciolecie scena młodych, nie? I to pisała Natalia, córka z synem prowadzili. Taka wkładka była wpięta i to dużo relacji z reżyserskich filmowych było z tego. Bardzo, bardzo ciekawa, wiesz, z polotem zrobione. Tu wiersze, patrz. To jest, nie chodzi, wiesz, o grubość, chodzi o treść, o jakość. Bardzo ciekawe. Ja jestem zawsze głodna tego. I zresztą od mnie to też jakieś opowieści i przepisy regionalne. Też do tej sceny odpowiada. Do tej sceny wsadza, wiesz? Także bardzo ciekawe czasy. I ona to wydaje. Najpiękniej zdjęcia, żebym ci porobił przy pracy. Zalubiła się na nasze śniadanie tutaj. Ale wiesz, że taka praca to nie jest taka praca, to jest przyjemne. Nie zawsze. Posłuchajcie, Marek. Co ja bym to wiedział? To jest do programu? Tam? A nie tak, żeby pogadać z nas? Co myśli się, no będziemy w tej scenie? Na pewno, nie? Co mówisz? Nie, to Marek rozważa, czy ty będziesz pokazać coś, żeby ktoś jeszcze po mnie pomóc z rana wcześniej. Nie wiem, że jak na ponik nic nie powiem, to że chcę mu taki plan. Ono ma w przyszłym tygodniu i sprawdzimy. A w przyszłym tygodniu, ale na jutro rano wyjaśnię. On mnie zaskakuje, normalnie tak nie jest. A dzisiaj jakieś sentencje, jakieś racjonalne, jest w porządku, nie? Ktoś musi jeszcze, ja dzisiaj jeszcze nie jestem obecny. O, biorę w tym. Ja jestem w błogostanie, bo ja się udziałam w stanie. Nie dostali, to się nałożyło na dużo, czy zobaczymy to jeszcze zaczęło. A wiesz, w sumie myśmy tylko mieli to dużo, a pierwsze to tylko takie. To trochę tego wyglądało. No
Czy gdy słusznie, to w ogóle pojęcie takie kawałek polka duchowego nie ma o kobietach. To jest racja. Ale pamiętaj jedno, cokolwiek i w jakimkolwiek formie zawsze z sympatii i w dobrej wierze. Inaczej bym tego nie Już. Brawo, ślicznie, ślicznie. Słuchaj, dlaczego aplauz? No bo bardzo ładnie śpiewałaś, bardzo ładnie. I dlaczego tak cicho? A, dlaczego aplauz, a potem dlaczego cicho? Aplauz, dlaczego taki cichy był? Nie, dlaczego też było cicho, jak ja śpiewam i to aplauz. Bo tak pięknie śpiewałaś, że wszyscy chcieli cię. No, widzisz, jak to jest jak się mówi. Thank you.
Dalej starostowie, pani Małgorzata Prachowiak z Komitasy i pan Waldemar Kaszczewski z Nowego Domyśla. A za niemi delegacje miejscowe w następującej kolejności. Idziemy je potem na scenę w trakcie obrzędu dożynkowego. Delegacja wieńcowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski. Rodzinny Ogród Działkowy imienia Karola Świerczewskiego. Delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Wisła. Kraj Związkowy Brater Turbia, powiat Warta. Delegacja terytorskiej Czerni Wisental, Bady, prowadzi dyrektor. Co, Madzio? To chodź na taka. A za niemi, proszę Państwa, stoi bardzo miejsce poczesne zajmują starostowie Dziewczynek. Są władze samorządowe, są zaproszeni goście. Te brawa także są dowodem uznania dla nich i podziwu dla ich ciężkiej, rzetelnej i pięknej pracy. Jeszcze moment, drodzy Państwo, by wszystko wyglądało i zabrzmiało godnie. By dźwięk docierał do najdalszych zakątków parku. By ci, którzy nawet nie są tu obecni ciałem, usłyszeli nas, że oto ta najbardziej wzruszająca, uświęcona tradycją wielowiekową uroczystość. Jedziemy. Szanowni Państwo, na scenę zapraszam gospodarzy gminy i miasta, burmistrzów Henryka Helwinga i Wojciecha Rutę. Kapela grać będzie Wiwata, a ja zapowiadać będę wejście delegacji wieńcowych z wiosek tworzących gminę Nowy Tomyśl, które wniosą piękne wieńce dożynkowe. Zaczynamy! W 1217 hektarów.
Wieś zajmuje i zamieszkuje 1099 osób. Kierunek produkcji bydło i trzoda chlewna. Produkcja roślinna, zboża, warzywa, użytki zielone. Sołtysem jest pani Justyna Szreke. Drugi wieniec niesie delegacja z Bukowca. Powierzchnia sołectwa wynosi 1715 hektarów. Dominujący kierunek produkcji trzoda chlewna, bydło, produkcja roślinna, zboża, warzywa, rośliny okopowe i przemysłowe. Wieś zamieszkuje 1007 osób. Sołtysem wsi jest pan Lech Drążkowiak. Dalej delegacja z Cichej Góry. Powierzchnia ogólna wynosi 1073 hektary. Wieś zamieszkuje 446 osób. Zasadniczy kierunek produkcji zwierzęcej to bydło mleczne i trzoda chlewna. Produkcja roślinna, chmiel, zboża okopowe, warzywa, użytki zielone. Sołtysem wsi jest pan Marek Pińkowski. Kolejny wieniec. Glinno. Powierzchnia ogólna sołectwa wynosi 1072 hektary. Miejscowość zamieszkuje 1646 osób. Produkcja zwierzęca to bydło i trzoda chlewna, roślinna, zboża, warzywa, rośliny okopowe, użytki zielone. Sołtysem wsi jest pan Roman Pawłowski. Jastrzębsko Stare. Powierzchnia ogólna wynosi 1210 hektarów. Wieś zamieszkuje 700 mieszkańców. Produkcja zwierzęca to trzoda chlewna, roślinna, zboża. Sołtysem wsi jest pani Genowefa Woźniak. Kozie Laski. Powierzchnia ogólna wynosi 422 hektary. Wieś zamieszkuje 160 mieszkańców. Produkcja zwierzęca to trzoda chlewna, produkcja roślinna, zboże, rośliny okopowe. Sołtysem wsi jest pan Henryk Kall. Nowa Róża. Powierzchnia ogólna wynosi 740 hektarów. Wieś zamieszkuje 126 osób. Kierunek produkcji zwierzęcej bydło, trzoda chlewna, roślinnej, zboża, rośliny okopowe. Sołtysem wsi jest pan Henryk Jędrzejczak. Paproć. Powierzchnia ogólna wynosi 1398 hektarów. Wieś zamieszkuje 1046 osób. Kierunek produkcji bydło i trzoda chlewna. Produkcja roślinna to zboża, warzywa przemysłowe, użytki zielone. Sołtysem wsi jest pani Ewa Szkudlarska. Przyłęk. Powierzchnia ogólna wynosi 2149 hektarów. Wieś zamieszkują 643 osoby. Kierunek produkcja trzoda chlewna. Roślinna, zboża okopowe, warzywa przemysłowe, użytki zielone. Sołtysem jest pan Bogdan Nawrot. Róża. Powierzchnia ogólna wynosi 364 hektary. Wieś zamieszkuje 199 osób. Kierunek produkcji zwierzęcej trzoda chlewna, roślinnej, zboża, rośliny okopowe. Sołtysem wsi jest pan Mieczysław Szczechowiak. Sołtopy. Powierzchnia ogólna wynosi 1264 hektary. Wieś zamieszkuje 628 osób. Kierunek produkcji bydło i trzoda chlewna, roślinnej, zboża, warzywa przemysłowe. Sołtysem jest pani Maria Piekarczuk. Kolejna delegacja wieńcowa z Sękowa. Powierzchnia ogólna wynosi 886 hektarów. Wieś zamieszkuje 450 osób. Kierunek produkcji zwierzęcej bydło i trzoda chlewna, roślinnej, zboża, warzywa przemysłowe.